Juliusz Leo stoi przy swoim biurku, patrząc na Kraków, na swój wielki Kraków. Proszę Państwa, odsłaniamy ten pomnik 100 lat od śmierci Juliusza Lea. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że to jest 100 lat odzyskania niepodległości. To dzięki działalności Juliusza Leo Kraków wszedł w niepodległość przygotowany do tego. Ten pomnik odsłaniamy dzisiaj także przy udziale rodziny Juliusza Leo. Rodzina się jest daleka, po iluś tam latach. A tu nie wiem, kto pan Włodzimierz? To jest moja ciotka. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjechaliście. Dziękuję, że jesteście z nami. Chcę powiedzieć, jako najstarszy wnuk naszego jubilata, że dumny jestem z takiego przodka. Dumny jestem, jak jestem w Krakowie, gdy widzę, jak to miasto wygląda, jak to miasto się rozwija. Kraków poczuwa się do obowiązku przodowania nie tylko w tym, że stara się zabytki przeszłości pielęgnować, ale także w tym, żeby być do pewnego stopnia także na przodzie w postępie, kulturze i w życiu narodowym. Dlatego staraliśmy się niemal przez wiele dziesiątek lat, ażeby w drodze układów, w drodze dobrowolnej, gminy otaczające wieńcem Kraków przyłączyć. Chodzę po Krakowie z moim synem, Juliuszem René, który jest muzykiem zresztą, i zapoznaję go z miastem, które zachowało swój charakter, prawda, niezniszczalny przez tyle lat, mimo tych wszystkich burz dziejowych. I żeby zobaczył, że pochodzi z miasta, które jego przodek rozwinął i tyle włożył pracy. Osoba gospodarza miasta była poniekąd projekcją duchowego Krakowa. Kraków Matejkowski wydał Zyblikiewicza, Kraków Młodopolski szczęśliwie uderzył do głowy Juliuszowi Leo. Zostawszy burmistrzem Krakowa, na który wówczas zwrócone były oczy całej Polski, Leo uczuł się prezydentem wielkiego miasta. Skoro materialna rzeczywistość temu nie odpowiadała, postanowił zmienić rzeczywistość. Tak powstała w jego głowie idea wielkiego Krakowa. Leo był prezydentem w bardzo specyficznym okresie, bo to był okres wyjątkowy nie tylko dla Krakowa, ale dla Polski. On zresztą bardzo silnie się włączył także w działalność polityczną. Tego się jakoś tak nie eksponuje. Zawsze się mówi o tym, że był wielkim prezydentem Krakowa, natomiast się zapomina o jego roli w tworzeniu struktur państwa. On jeździł do Wiednia też załatwiać pewne rzeczy, używając współczesnego języka. On był tym, który znacząco przyczynił się do tego, że Kraków był tym pierwszym miastem, które odzyskało niepodległość. Bo to tak trzeba sobie bardzo wyraźnie mówić. Dlatego też uważam i zawsze to mówię, że Dniem Niepodległości powinien być nie 11 listopada, a 31 października, bo wtedy powstało pierwsze miasto wolne Kraków. Cała masa rodzin austriackich, które były przesiedlone do Krakowa, już w drugim pokoleniu stawały się Polakami, mimo że Polski nie było. Także coś w tym jest, że ktoś, kto przychodzi tutaj, wpisuje się w to miasto i je rozwija. No, niewątpliwie największymi prezydentami to był Dietl, Leo i Zyblikiewicz. I to są ci ludzie, którzy tworzyli wielki Kraków. No, po nich są ślady tutaj w mieście. Imię Juliusz było nadane dwa pokolenia wcześniej. To znaczy ojciec prezydenta był Juliusz. Synowie Juliusza Leo, który był dyrektorem kopalni soli w Wieliczce, oczywiście znali niemiecki i już byli tak włączeni w polskość, tak to powiem, prawda, że pokończyli studia tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, pokończyli prawo i załóżmy i jeden i drugi byli prawnikami. Juliusz Leo był wybitnym studentem, korzystał ze stypendium Najjaśniejszego Pana, to znaczy Franciszka Józefa. Ukończył te studia w roku 1883, a w roku 1884 uzyskał stopień doktora prawa. Był to okres bardzo ważny dla dziejów uniwersytetu, ponieważ był to już uniwersytet spolonizowany. Językiem wykładowym był język polski. Rozpoczął pracę w administracji skarbowej Galicji. Następnie udał się do Berlina, gdzie studiował nauki polityczne. Po kilku latach został profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce potem rozpoczęła się jego przygoda z samorządem miejskim. Juliusz Leo zajmował się także skarbowością Galicji. W tym zakresie opublikował pracę, a więc widać to zacięcie wyniesione jeszcze z okresu studiów uniwersyteckich. Wchodzący do krakowskiego magistratu od 1877 roku, czyli od daty przebudowy tego wejścia, witają dwie kamienne głowy lwie. Można powiedzieć, że było to proroctwo, dlatego że lew po łacinie znaczy Leo. Prezydent Krakowa Juliusz Leo urodził się poza Krakowem, w Stebniku pod Lwowem, w rodzinie o niemieckich korzeniach. Jego ojcem był Juliusz Leo, a matką Krystyna z Holstegerów. W 1877 roku był uczniem szkoły średniej i przypuszczalnie magistrat oglądał tylko z zewnątrz. Natomiast te lwy, które tu zostały wykute, miały oznaczać, tak jak w innych miejscach związanych z władzą, godność, dostojeństwo czy powagę urzędu, który tutaj był sprawowany. Przed budynkiem magistratu mamy imponujący pomnik Józefa Dietla. Na skwerze zielonym koło przystanku tramwajowego mamy popiersie prezydenta Mikołaja Zyblikiewicza. Mamy też upamiętnienie prezydenta Juliusza Lea. I to jest taka głowa lwa z imponującą grzywą. Przeprowadzić mamy kilka wielkich zadań, od których szczęśliwego rozwiązania cały przyszły ekonomiczny rozwój Krakowa zależeć będzie. Mam tu na myśli sprawę zabezpieczenia miasta od powodzi, sprawę budowy portu i kanału wodnego. W końcu ściśle się z nią wiążącą sprawę rozszerzenia terytorium miasta, czyli stworzenie tak zwanego Wielkiego Krakowa. Pod koniec XIX wieku Kraków z bardzo dużą gęstością zaludnienia zajmował mniejsze terytorium niż ówcześnie Nowy Sącz i Przemyśl. Koszt najmu mieszkania w Krakowie przed I wojną światową był dwukrotnie wyższy niż w Paryżu. Wobec tego Kraków zaczynał wznosić swoje nowe inwestycje już formalnie poza obszarem miasta. Park Krakowski, Park Jordana formalnie znajdowały się poza granicami miasta. Poza Krakowem znajdował się również cmentarz, przecież w Rakowicach. W Bielanach wybudowano ujęcia wodociągowe. Widać, że brakowało miejsca. Czynnikiem, który niewątpliwie zmotywował Juliusza Leo i krakowskich radnych do tego, żeby przyspieszyć proces realizacji programu Wielkiego Krakowa, był ogłoszony w Wiedniu projekt budowy kanału, który miał połączyć Dunaj z Wisłą. W ramach tego projektu wskazywano, że porty rzeczne zostaną wybudowane albo w Dębnikach, albo w Płaszowie. Wobec tego Kraków był z tych koncepcji wykluczony. O ile sama budowa kanału i jego późniejsze funkcjonowanie są kwestiami dyskusyjnymi i nie sposób stwierdzić, czy jednoznacznie wpłynęłyby na rozwój miasta, o tyle posłużyły do zintensyfikowania prac nad poszerzeniem granic miasta Krakowa i włączenia w jego skład najbliższych, często już mocno zurbanizowanych i uprzemysłowionych gmin oraz miasta Podgórza. Oczywiście problem rozszerzenia miasta nie dotyczył tylko kanału i przyszłego portu wiślanego. Wiązał się on z przesunięciem fortyfikacji austriackich otaczających miasto. Wał, wzmocniony fortami, uniemożliwiał rozwój miasta, obowiązywały rewersy demolacyjne, czyli każdy człowiek, który cokolwiek tam budował, musiał podpisać cyrograf, że na każde rozporządzenie władz wojskowych to rozbierze na koszt własny, co oczywiście znakomicie zniechęcało do podejmowania większych inwestycji. Linia wału biegła dokładnie linią dzisiejszych Alej Trzech Wieszczów, potem między rondem Mogilskim i rondem Grzegórzeckim, dalej obejmowała Podgórze, potem, prawda, ulicą Konopnickiej mniej więcej do mostu Dębnickiego, czyli ówczesnego mostu wojskowego. Likwidacja wewnętrznego pierścienia fortyfikacji twierdzy Kraków, która nastąpiła fizycznie w roku 1911, otwarła nowe tereny inwestycyjne dla miasta. Zarazem te zmiany paradoksalnie dotyczyły miejsca, w którym się znajdujemy, czyli fortu Kościuszko i kopca Kościuszki, gdyż władze austriackie podjęły niezbyt przemyślaną inwestycję polegającą na wybudowaniu nowego ciągu umocnień od Doliny Wisły poprzez fort Kościuszko i następnie wzdłuż dzisiejszych ulicy Piastowskiej i Głowackiego, aż do linii kolejowej prowadzącej w kierunku Trzebiń. W wyniku tych zmian szereg gmin podkrakowskich, włączonych teraz do miasta, zostało zwolnionych z dotychczasowych ciężarów nałożonych przez dowództwo twierdzy Kraków, przede wszystkim z tzw. rewersów demolacyjnych, na których obszarze rozpoczęła się teraz intensywna praca budowlana związana z włączeniem tych terenów do miasta Krakowa. Leo, który widział miasta Europy Zachodniej, wiedział, jak powinna wyglądać nowoczesna, duża, dobrze prosperująca europejska metropolia. Juliusz Leo obiecywał nowe inwestycje. I faktycznie te nowe inwestycje się pojawiły. Tu bardzo dobrym przykładem jest Salwator, do którego z centrum miasta poprowadzono nową linię tramwajową. Jesteśmy na terenie osiedla na Salwatorze. Chciano tutaj przy poparciu prezydenta Leo udowodnić, że nie trzeba być milionerem, żeby mieszkać w domu jednorodzinnym. Ludzie przełomu wieku XIX na XX na całym świecie, przerażeni rozbudową miast molochów, wypierających w dużej mierze zieleń, poszukiwali pewnego rodzaju alternatywy. I tutaj mamy do czynienia z pewną rozbieżnością pomiędzy ideowymi założeniami, które niewątpliwie prezydentowi były bliskie, a twardą rzeczywistością. Projekt budowy tanich mieszkań dla rodzin urzędniczych przewidywał, jak to zresztą do dziś widzimy, stosunkowo niewielkie działki i zabudowę o stosunkowo wysokich gabarytach, nie parterowe, a piętrowe domy. Tak było po prostu taniej. Takich osiedli jak to niestety nie powstało dużo. Natomiast realizowano częściowo już w latach międzywojennych, ale wedle programu z czasów prezydentury Juliusza Leo, zespół willowy w rejonie placu Aksentowicza, ulicy Wyspiańskiego. Lekarze mieli swój udział w całej idei miasta ogrodu. No, dobrym przykładem na terenie Krakowa są przede wszystkim dwa ośrodki. Pierwszym to jest dzisiejszy teren szpitala Jana Pawła II, na którym to terenie kiedyś zlokalizowane były zakłady sanitarne. A drugim, znany bardzo dobrze nie tylko zresztą mieszkańcom naszego miasta, zespół szpitala kobierzyńskiego, czyli szpital imienia Babińskiego. To, co jest otoczeniem, anturażem szpitala, zaczyna być równie ważne jak sam szpital. Założenie szpitalno-ogrodowe, bo tak chyba możemy powiedzieć o nim w Kobierzynie, do dnia dzisiejszego istnieje i służy pacjentom i lekarzom. Szereg elementów, które znalazły się w planach konkursowych Wielkiego Krakowa, które były też ideami prezydenta Leo, jest trwałych w planie Krakowa do dzisiaj, a więc Aleje Trzech Wieszczów, czyli pas zieleni, jakby drugie planty, tak to w zamierzeniu miało wyglądać, w miejscu austriackiego wału. Dalsza sprawa, niezabudowywanie Błoni. Błonia jako teren niezabudowany były jedną z wytycznych konkursowych, niewątpliwie za pełną akceptacją i poparciem prezydenta Leo. Ekspozycja oczywiście kopca Kościuszki z wytyczeniem dzisiejszej alei Fosza w przedłużeniu ulicy Piłsudskiego, czyli ówczesnej Wolskiej. Ta piękna oś widokowa jest tego elementem. Dalej, no, rzecz znakomita i dokonana jakby w bardzo niesprzyjającym czasie, bo w czasie I wojny światowej, wykup Lasu Wolskiego przez komunalną kasę oszczędności, a więc instytucję podległą miastu i prezydentowi, na park dla mieszkańców. Zarazem było to ratowanie przed gospodarką leśną rozumianą jako pozyskiwanie drewna. Powstała spółka Wola Justowska, która tak właśnie chciała załatwić Las Wolski. Realizacja programu Wielkiego Krakowa to jest proces rozciągnięty w czasie. To się nie wydarzyło jednego dnia. Dwa takie wyraźne momenty w realizacji tego programu to jest, po pierwsze, rok 1910. Wtedy do Krakowa przyłączono Grzegórzki, Łobzów, Krowodrze, Pówsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Dębniki z rybakami, Zakrzówek z kapelanką, Nową Wieś Narodową, czy jeszcze inne tereny przyległe do Krakowa. I wreszcie ukoronowanie tego procesu to jest 1915, połączenie z Podgórzem. Nie można jednostronnie rozszerzać miasta w tym lubowym kierunku, ale trzeba myśleć o rozszerzeniu miasta na wschód i zachód, północ i południe, we wszystkich kierunkach. Stworzymy wielkie miasto polskie, które będzie miało świetne warunki przyszłości. W Pałacu Larisza od początku XX wieku znajdowała się rezydencja prezydenta miasta Krakowa. To tutaj, między Pałacem Larisza a prezbiterium kościoła Ojców Franciszkanów, 17 kwietnia 1910 roku odbyło się spotkanie ze społeczeństwem. Przybyli reprezentanci przyłączonych gmin, by uhonorować to podpisanie pierwszego wielkiego porozumienia. Urozmaicił tę uroczystość dość niemiły incydent. Pod koniec obchodu z wieczora pod kościołem franciszkańskim, sąsiadującym z gmachem magistratu, zaaranżowano fotografie dla Nowości Ilustrowanych. Nastąpił wybuch magnezji, przy czym siła wybuchu uszkodziła słynny witraż Wyspiańskiego Świętą Salomę, a sam Leo oberwał coś odłamkiem szkła. Jak tu nie wyzyskać takiej okazji? Katastrofę utrwaliliśmy wspólnie z Tolem Noskowskim. Błysło, hukło i trzasło, szyby prysły jak masło, tłum się zwalił na ziemię, lej się złapał za ciemię. Ale kończyła się pieśń optymistycznym akordem. Więc się nie smuć, narodzie, rany zrosną się w blizny, a my cieszmy się w zgodzie z powiększonej ojczyzny. Od strony ulicy Poselskiej w nowym gmachu magistratu pojawiła się ciekawa dekoracja ilustrująca ideę Wielkiego Krakowa. W szczycie budynku herb miasta Krakowa, któremu towarzyszą dwa herby wielkich, znaczących miast polskich, Warszawy i Poznania. Obok są herby średniowiecznych miast podkrakowskich, czyli miasta Kazimierza i miasta Kleparza, oraz herby 9 nowych przyłączonych gmin, wśród nich Biały Prądnik, Krowodrza, Łobzów, Nowa Wieś, Czarna Wieś. Kraków negocjował proces łączenia się z wszystkimi okolicznymi gminami, ale w sposób szczególnie trudny i wydłużony w czasie przebiegało to z Podgórzem. Do tego stopnia, że różnego typu pogłoski, informacje na ten temat zaczęły krążyć po całej Europie. Jedna z anegdot mówi, że delegacja krakowska, która gościła w Watykanie i miała być przyjęta przez papieża, kiedy była witana przez jednego z kardynałów, zaczął ich pytać, skąd przybyli. Oni na to odpowiedzieli, że no, z Krakowa. Skomentował: Kraków, Kraków, ach wiem, to miasto, które ma być połączone z Podgórzem. Trzeci most na Wiśle, most Krakusa, powstaje za prezydentury Juliusza Leo po kilku latach budowy w 1913 roku. W tym miejscu doszło do symbolicznego połączenia obu miast. Prezydenci Juliusz Leo i burmistrz Podgórza Franciszek Maryjewski spotkali się w środku mostu i uroczyście podali sobie ręce. To było miasto z odrębną, bardzo bogatą historią. To było miasto ze świetnie prosperującą gospodarką. Samorząd Krakowa, negocjując warunki połączenia z Podgórzem, poczynił konkretne, bardzo ważne zobowiązania. Miały zostać rozbudowane nowe arterie komunikacyjne, linie tramwajowe, oświetlenie, wodociągi, kanalizacja. To jednak nie wszystkich przekonało. Wspomnijmy chociaż legendarnego, zasłużonego dla Podgórza Bednarskiego, który jeszcze kilka lat po oficjalnym połączeniu Krakowa i Podgórza manifestacyjnie spacerował po trzecim moście na Wiśle, tylko do połowy, wyraźnie zaznaczając, gdzie przebiega granica niegdyś odrębnego miasta, i wracał tam, skąd przychodził. Miasto, ogłaszając konkurs na upamiętnienie prezydenta Juliusza Leo i zapraszając do tego konkursu kilku artystów, wskazało lokalizację na Podgórzu, w okolicach kładki Bernatka. Przedstawiłem prezydenta stojącego, właściwie takiego jakby idącego, który patrzy się na Kraków. Kładka Bernatka, która jest usytuowana na filarach Starego Mostu, jest symbolem połączenia. Sukcesem tego pomnika jest właśnie lokalizacja. Ta postać się tu dobrze czuje i ludzie się wkoło tu też dobrze czują, w tych kawiarniach wokoło. Juliusz Leo, w dowód zasług w pracach nad reformą ordynacji wyborczej do Sejmu Krajowego w Lwowie, otrzymał dyplom honorowego obywatela miasta Podgórze. Jest on datowany na 17 marca 1914 roku Natomiast de facto otrzymał on ten dyplom ponad rok później, ponieważ trwały jeszcze prace związane z przyłączeniem miasta Podgórze do Krakowa, czyli trwały ostatnie negocjacje, ostatnie ustalenia. W planach Wielkiego Krakowa prezydent Juliusz Leo uwzględniał także znaczenie zabytków tego świetnego miasta. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić sprawę odzyskania Zamku Królewskiego na Wawelu. Kolejnym zabytkiem krakowskim, do którego uratowania przyczynił się prezydent Leo, jest zespół zabudowań przy kościele św. Idziego, a więc u podnóża Wawelu, jeden z bardziej pięknych załupów Krakowa. Pałac Krzysztofory miał zostać rozebrany, a na jego miejscu miał zostać wzniesiony dom towarowy. Barbakan. Krótko przed 1910 rokiem powstała inicjatywa, aby malarz Jan Styka stworzył dzieło porównywalne do panoramy rasławickiej, a mianowicie panoramę grunwaldzką. I ten obraz miał zostać umieszczony właśnie w Barbakanie, który do tego celu musiałby zostać gruntownie przebudowany. Prezydent Juliusz Leo znalazł się w gronie przeciwników tej inicjatywy i wstrzymał decyzję Rady Miasta, która już wcześniej zgodziła się na taką adaptację. Miasto, o którym wprzódy przejeżdżający do wód warszawiak mówił lekceważąco Kraków. Co to jest Kraków? Od sukiennicy i Hawełka stało się czymś, co zaczęło niepokoić, intrygować całą Polskę. Legendą stał się Pawlikowski i jego teatr. Potem poszła na Polskę legenda tej dziwnej zjawy astralnej, jaką był Wyspiański. Legenda miasta malarzy, miasta witraży, miasta poezji, miasta grobów, miasta życia, miasta sztuki, Krakowa. Wieczorem Kraków rozżywał. Pamiętajmy, że to jest czas Stanisława Wyspiańskiego i rozwoju jego teatru. Jego sztuki budziły żywe emocje. W Krakowie na przełomie wieków, można powiedzieć, kwitło bujne życie artystyczne. Ulubionym miejscem spotkań była m.in. kawiarnia Turlińskiego, ale także kabaret Zielony Baronik. Przecież tutaj była cała masa twórców, którzy przeszli do historii, prawda? To trudno nie wymienić Matejki czy Wyspiańskiego na przykład, ale nie tylko, cała masa architektów, Biborski, Talowski, to byli wszystko ludzie, którzy tworzyli tutaj. I Leo też stworzył no, taki salon Krakowa, mówię o placu Szczepańskim. On trafił na secesję, na Młodą Polskę, na te lata, które były najświetniejszymi latami, gdy idzie o kulturę krakowską. Także to mu się tak wszystko fajnie zbiegło, nałożyło i on to umiejętnie wykorzystał. Juliusz Leo brał udział w uroczystym otwarciu kawiarni, cukierni Noworolskiego, o czym informuje kronika rodzinna, a miało to miejsce w 1910 roku. W kawiarni Noworolskiego bywali malarze Jacek Malczewski, Włodzimierz Tetmajer, Julian Fałat czy Fryderyk Pałcz. Leo był popularną postacią w Zielonym Baloniku. Mimo wielu istotnych różnic czuliśmy w nim bratnią duszę i jemu, jak nam, było ciasno w Krakowie. Ranga Krakowa jako duchowej stolicy Polski w czasach Juliusza Leo niepomiernie wzrosła. Przejęcie Wawelu z rąk austriackich i i szeroki program jego odbudowy dla Polaków był szczególnie ważny. Budził nadzieję na prawdziwą niepodległość ducha. Świętowano w Krakowie rozliczne uroczystości patriotyczne o charakterze jubileuszowym. Wiedziano, że 500-lecie zwycięstwa oręża polskiego i litewskiego pod Grunwaldem musi mieć stosowną rangę i stosowną oprawę. Szybko okazało się, że jest intencją wybitnego polskiego pianisty Ignacego Paderewskiego wzniesienie w Krakowie pomnika grunwaldzkiego. Gdy władze miejskie dowiedziały się o zamyśle Paderewskiego, Juliusz Leo razem z przedstawicielami miasta udał się do Wiednia, gdzie spotkał się z Paderewskim celem omówienia wszystkich przedsięwzięć związanych z odsłonięciem tego pomnika. 15 lipca 1910 roku przypadły centralne uroczystości z udziałem fundatora, Ignacego Paderewskiego, ale kierowane przez Juliusza Leo, który był przewodniczącym komitetu tych obchodów. Zgromadziły te uroczystości 200 000 ludzi. Takiego zgrupowania Polaków, zgrupowania patriotycznego dawno nie widziano, a na pewno nie widziano ich w Krakowie. Te nastroje wolnościowe w Krakowie były coraz większe. Czy spodziewano się wybuchu wojny? Wielu czuło, że narastają konflikty, wierząc, że właśnie w wyniku tej wojny Polska powstanie. Kończyło się gorące lato 1914 roku, zbliżało się wyczuwalne napięcie. Kraków dla monarchii austriackiej był wysuniętą placówką najdalej w kierunku rosyjskich granic. Był pełen uciekinierów, którzy już przed nadchodzącymi wojskami rosyjskimi szukali schronienia. Poza tym do Krakowa wtedy w popłochu wracali ludzie, rodziny całe z wakacji. W tej sytuacji władze austriackie ustaliły, że około 50 do 60 000 ludzi musiało wyjechać z Krakowa. Mój dziadek Edward Kubalski organizował ewakuację ludności. Dziadkowi prezydent polecił zająć się sprawami logistycznymi. Odjeżdżały pociągi przez Wiedeń, dalej na zachodnie rubieże Cesarstwa Austriackiego. Wybuch Wielkiej Wojny został przyjęty z dużym entuzjazmem przez znaczną część mieszkańców Krakowa. Dość powszechnie wierzono, że jest to wojna nie tylko za cesarza, ale także za Polskę, mimo że nikt z władz austro-węgierskich o tym w ogóle nie wspominał. W Krakowie działali wszakże irredentyści, Józef Piłsudski, który w sierpniu 1914 roku wyprawił swoje oddziały strzeleckie na Królestwo Kongresowe. Po kilku dniach wszakże okazało się, że inicjatywa Piłsudskiego zakończyła się niepowodzeniem. W tej sytuacji grupa polskich wyższych urzędników oraz wojskowych rozpoczęła starania na rzecz utworzenia oddziałów polskich u boku armii austro-węgierskiej i sformułowania przez Austrię programu w sprawie polskiej, przede wszystkim w postaci utworzenia trialistycznego państwa austro-węgro-polski. Juliusz Leo Austriakom przedstawiał, iż czyn bojowy Józefa Piłsudskiego wywołał ogromny entuzjazm w Galicji, iż ciągnął ochotnicy do jego szeregów i należy nadać im pewne formy instytucjonalne. Zdołał uzyskać ustne zapewnienia o przychylności poszczególnych ministrów austro-węgierskich dla sprawy utworzenia legionów. Nie czekając na dalsze obrady w Wiedniu, udał się czym prędzej do Krakowa, by tutaj oficjalnie w gmachu magistratu ogłosić zgodę władz austro-węgierskich na powołanie legionów polskich. Z jego inicjatywy Rada Miasta Krakowa przeznaczyła potężną sumę 1 miliona koron na sfinansowanie podstawowych potrzeb legionistów. Juliusz Leo jako prezydent Krakowa i szef Naczelnego Komitetu Narodowego w 1914 roku wspierał działalność patriotyczną, niepodległościową, co za tym idzie Legiony Polskie. W mowie legionowej 4 września 1914 roku do żołnierzy polskich, legionistów, Juliusz Leo w płomiennych słowach zachęcał ich do walki o niepodległą, wolną Polskę. Dzień po wyjeździe Lea z Wiednia ówcześni ministrowie spraw zagranicznych i wojny monarchii austro-węgierskiej doszli do wniosku, że powołanie legionów jest absolutnie zbyteczne, groźne z przyczyn politycznych. Ale skoro w Krakowie ogłoszono publicznie, że legiony powstają, wyżsi urzędnicy austro-węgierscy, ministrowie tego państwa bali się już zanegować tą inicjatywę, wiedząc, że spowoduje ona nieobliczalne straty polityczne wśród Polaków galicyjskich, a przecież rozpoczynająca się wojna miała się toczyć właśnie w Galicji. Tak więc Juliusz Leo zdołał za pomocą podwójnego blefu wobec ministrów austro-węgierskich i wobec polskich polityków w Galicji stworzyć taką sytuację, w której możliwe było powołanie legionów polskich. Dzisiejsza uroczystość ma charakter, można powiedzieć, spłacania długu panu prezydentowi Leo. Co prawda od 24 roku mamy piękną ulicę imienia Juliusza Leo, mamy polanę imienia Juliusza Leo, ale ta dzisiejsza uroczystość jest takim dopełnieniem czci dla pana prezydenta. Tworzył te nowe dzielnice nie na pór życia, ale raczej wartości duchowe miasta. Obudziwszy ambicje jego gospodarza, kazały mu wytyczać wspaniałe ulice i bulwary. Dał miastu ramę dla przyszłego rozwoju na lat 100.